Wielce wyczekiwany odcinek WWE SmackDown, powrót do telewizji USA Network, wielkie zapowiedzi i jeszcze większe oczekiwania. Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, że hype na to show był niesamowicie wielki, możliwe, że tylko Raw po WrestleMania ma większe. Steel Cage match pomiędzy Cody'm a Solo, kolejne zderzenie się Andrade i Carmelo Hayesa, tajemniczy partner Kevina Owensa w walce tag teamowej i wiele więcej. Więc patrząc na to wszystko, można zadać pytanie, czy to show sprostało oczekiwaniom? Moim zdaniem i tak, i niestety troszeczkę nie, jednak nie oznacza to, że dostaliśmy coś wielce złego czy coś takiego. Storyline zostały pchnięte, dostaliśmy wyczekiwane momenty, a pod względem wrestlingu zaskakująco również aż tak źle nie było. Oczywiście jak zawsze przypominam, czy jest to tylko moje zdanie, z którym wy zgadzać się wcale nie musicie, nawet w sumie lepiej, ponieważ im więcej opinii, tym ciekawsza dyskusja, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Botys Wrestling, oto plusy i minusy WWE SmackDown z 13 września 2024 roku. Plus nowa otoczka SmackDown. Trzeba przyznać, że fajnie jest zobaczyć zupełnie nowy wygląd takiego show. Widać, że WWE postawiło sporo pieniędzy na to, aby SmackDown na USA Network wyglądało trochę lepiej niż to, co widzieliśmy w ostatnich latach na Fox. Zaczynając od nowego intra, które wygląda przyjemnie, choć też absolutnie zrozumiem, jeśli komuś piosenka Megan Thee Stallion, czy jak to się tam wymawia, się nie spodoba, czy coś takiego. Nie jest to typowy theme song tygodniówki, ale jest to dobry krok, ponieważ wygląda na to, że WWE nie odnawia kontraktów z Death Rebel. A to, panie i panowie, samo w sobie nieoficjalny diamentowy plus. Wygląd areny się praktycznie nie zmienił, a nowe logo po prostu jest i tyle. Za tydzień się przyzwyczajmy i zapomnimy, że w ogóle ona jest. Prezentacje na samym show to również coś zupełnie innego. Ognie wokół ringu podczas opuszczania klatki zrobiły robotę, hypując ten pojedynek, a ruchome match karty samego SmackDown, jak ta Andrade i Carmelo, jest spokojnie na poziomie największego show w roku. Widać, że się postarali, widać, że chcieli dać coś nowego i moim zdaniem to coś nowego jest i wygląda całkiem fajnie. Plus Hunter otwierający show. To w sumie zabawne, że Hunter się czas od czasu pojawia na gali, daje dosłownie to samo promo, jeden do jednego, a i tak potrafi dowalić do pieca. Czy to ogólna jego aura, czy to fakt, że fani wrestlingu zawdzięczają mu po prostu lepszy produkt WWE. Jego Are You Ready hype'uje gale, jak mało co. Ponownie, nie każdemu to siada tak samo jak i mi, jednak no jak ja oglądałem, to powiedzmy dodało to 2 punkty hype'u tej tygodniówki. Plus Steel Cage Match. No dobrze, koniec z gadaniem o nie wrestlingu i czas przejść do samego wrestlingu, czyli Steel Cage match od WWE Championship pomiędzy Solo Sikoa a mistrzem Cody'm Rhodesem. Wreszcie WWE postanowiło pokazać to, że Solo pomimo wszystkiego nadal potrafi coś tam w ringu. Chyba nawet nie będzie wielką kontrowersją, jeśli powiem, że był to jeden z najlepszych pojedynków Sikoa ogólnie w WWE, jak nie najlepszy. Steel Cage dał mu się pokazać z tej bardziej brutalnej strony i prawda jest taka, że przy Cody'm nie wyglądał wcale aż tak źle. Cody mógł pokazać swoją drugą twarz, czyli tą powiedzmy bardziej zakrwawioną, a obecność klatki sprawiła, że Solo ma wiele ciekawej ofensywy, co dało mu sporą przewagę w tej walce. Nie da się zapomnieć kilku naprawdę poskudnych akcji, jak chociażby crossbody od jego zaszczytu pierdzielonej klatki, dobrze, że nie wykonał moonsault, jak to miało miejsce w AEW, czy superplex na Cody'm, który znajdował się ponownie na samej górze tej konstrukcji. Tutaj nawet wydawało się, że Cody mógł doznać wstrząsu, ponieważ nie dość, że wylądował naprawdę paskudnie, to jeszcze od tego momentu sędzia sprawdzał go dosłownie co drugą akcję. Na całe szczęście nic się nie stało, walka została zakończona, ale mieliśmy też kilka innych dziwnych sytuacji. Cody jako face, ba, jako babyface, próbował wiele razy uciec z tej konstrukcji, nawet chyba więcej razy niż sam Solo. Czy tak się w takich walkach zachowuje face, bo wyglądało to czasami naprawdę dziwnie, choć też stawiało Solo w dobrym świetle. Również na wielki plus to, że walka zakończyła się jeden na jednego i tylko po walce pojawiło się Bloodline. Jeśli Solo potrzebował podbudowy, to ta walka pomimo porażki postawiła go naprawdę w dobrym świetle. Zaskakująco fajny Steel Cage match, który nawet nie sądziłem, że się normalnie skończy, a jednak. Czyli da się bugować kogoś z Bloodline bez interwencji po dobrej walce, co Hunter? Diamentowy plus powrót Romana Reignsa. No dobrze, może lekko kontrowersyjnie, ale postaram się wytłumaczyć. Nie, tutaj diamenta nie daje za sam powrót Romana, ba, ten powrót widzieliśmy zresztą kilka tygodni temu. Jednak sposób, w jaki go rozegrali, był naprawdę przyjemny. Bloodline atakuje Cody'ego po walce, Jacob ma zamiar wykonać chyba splash ze szczytu klatki i tutaj boom, muzyka Romana. Roman wchodzi do klatki bez żadnych uczuć na twarzy, bez żadnego zachowania, po prostu zamyka za sobą drzwi, zamykając Bloodline ze sobą w tej
tej klatce. Co ciekawe, Jacob z jakiegoś powodu wyszedł z drugiej strony klatki, ale no okej. Okay. Tonzy obrywa też Solo, jednak po chwili wielka wrzawa publiczności, ponieważ Jacob chce stanąć z Romanem twarzą w twarz. Teasują to przez chwilę, jednak Solo widząc to wyciąga Jacoba z klatki. No, po prostu idealnie. WWE samo wie, że Jacob kontra Roman to większy moneymaker niż Solo kontra Roman, co jest trochę przykre. Przykre, ale no jednak prawdziwe. Ponownie Tonzy obrywają, jednak teraz odwieczni przeciwnicy stają po jednej stronie i mamy Team Cody i Roman. I nie podoba mi się to aż tak, jednak o tym powiemy sobie pod koniec. Jednak podsumowując, nie da się zaprzeczyć temu, że taki team naprawdę robi wrażenie. Wiele elementów tego segmentu było naprawdę świetnych. Reakcje publiczności, Team Cody x Roman, czy ogólnie odbiór prawie zderzenia się Romana z Jacobem. To pokazuje, że ten storyline Bloodline ma wiele ciekawego jeszcze do zaoferowania. Szkoda tylko, że tytuł WWE został w tym wszystkim pogrzebany. Notatka do Nera, ciekawe teasowanie. No tak, nie da się omówić odcinka tygodniówki WWE bez poruszania kwestii teasowania. Na zapleczu dostajemy kilka segmentów z udziałem Nika Aldisa, który próbuje opanować sytuację związaną z Bloodline. Jednak co ciekawe, w tle pierwszego tego segmentu widzimy nic innego jak znaczek Wyatt Six. I prawda jest taka, że to nie przypadek, ponieważ kamera specjalnie odjechała dodatkowo w prawą stronę, aby uchwycić właśnie ten znaczek. Teraz tylko pytanie, dlaczego, kiedy, na kogo i co ważniejsze, komu to potrzebne? Wyatt Six jest na Raw i choć oficjalnie nie zostali przez żaden brand podpisani czy coś takiego, czy nie brali udziału w drafcie, to może niech na tym Raw zostaną i nie kombinujmy nic więcej. Kolejne fajne teasowanie i to podczas takiego segmentu, lekko dziwne, ale no zobaczymy, co tam Hunter nam z tym gotuje. Choć znając jego teasowanie w ostatnim czasie, to wcale to nic nie musi oznaczać. Minus Michin kontra Piper Niven. WWE próbuje opowiedzieć jakąś historię wraz z tą trójką, czyli Michin, Piper Niven i oczywiście Chelsea Green. Jednak problem polega na tym, że jak ktoś mrugnął, to mógł przegapić tę walkę i segment po niej. Piper to świetny ringowy worker, wystarczy cofnąć się do czasów NXT UK, aby się tego przekonać, jednak tutaj wtapia tak po prostu walkę z Michin. I tak, wiem, Michin była 2 tygodnie temu pretendentką do tytułu, jednak tydzień temu waliła walkę właśnie z Chelsea, której pomogła wtedy Piper, Jezu. Tutaj paniom nawet nie dali się rozkręcić i było już po wszystkim. Po walce mamy atak i po prostu idziemy dalej. Bez możliwości złapania oddechu, bez możliwości tego, aby ten segment powiedzmy troszeczkę pożył. WWE już nawet nie udaje, że ich to raczej kompletnie nie obchodzi. Pewnie Michin zmierzy się z Green w jakimś street fightie czy coś takiego, patrząc na to, że cały czas używają przedmiotów. I co dalej? Rozwali ją w minutę i tyle? Zapomnimy o tym, zanim się gala zakończy czy coś? Przykre to jest. Po prostu przykre i ponownie przykry jest booking, a nie wiem, same panie, czy ich zachowanie, czy ich wrestling, czy coś takiego, bo w tym przypadku to absolutnie nie ma znaczenia, kiedy WWE najzwyczajniej w świecie nie daje im żadnych możliwości. Plus trochę wspomnień. Na szybko o przebitkach z fajnych momentów w 25-letniej historii SmackDown, jak i również gościach specjalnych, którzy byli na arenie. Nie był to segment, który zabierał nam nie wiadomo ile czasu, ale fajnie było nie dość, że przypomnieć sobie o niektórych momentach, jak Brawl, Stone Colda i Bookera w sklepie, to też fajnie było zobaczyć takie osoby jak Teddy Long, Vicky Guerrero, Rob Van Dam czy William Regal. Dosłownie kilkadziesiąt sekund, a jednak dla takiego fana to naprawdę fajna sprawa. Jakby to powiedział dr Dundersztyc, retrospekcje nie muszą być wcale takie złe, a nostalgia nie zawsze jest tą, powiedzmy, negatywną rzeczą. Choć akurat w przypadku Dundersztyca to chyba zazwyczaj jest negatywną. Plus tag team match. Może zacznijmy od tego, że rozegranie partnera Owensa było naprawdę fajne. Ricky ma szansę zostać memem tak samo jak kiedyś został James Ellsworth i zobaczymy, jak to wykorzysta. Jednak pojawienie się samego Ortona nie powinno nikogo dziwić, jako że na Raw już nie ma miejsca, a pomimo wszystkiego jest jedną z głównych gwiazd SmackDown. Trzeba jedno zaznaczyć, jego wejście prawdopodobnie trwało dłużej, albo nie dłużej, ale czasowo bardzo blisko walki Piper i Michin. A to chyba powinno nam wiele wyjaśnić, jeśli chodzi o to, jakie podejście ma Hunter do dywizji kobiet. Samo w sobie walka była idealnym przykładem tygodniówkowego tag team meczu, gdzie to face'owie po prostu rozbawiali publiczności nic więcej. Trzeba oddać Kevinowi co jego, ponieważ w tej walce dokonał prawdopodobnie najmądrzejszego hot taga w historii wrestlingu. Zamiast iść przez ring, gdzie byli jego przeciwnicy, wyszedł z niego i wszedł dopiero przy swoim narożniku, robiąc z Ortonem hot taga. Przecież to było genialne i jeśli nie będzie to teraz częściej wykorzystane, to będzie trochę szkoda. Wszyscy czekamy na to, kiedy to A-Town Down Under wreszcie się rozerwie i wygląda na to, że se kurde jeszcze poczekamy. Taka tutaj walka była idealnym momentem do turnu i to na oczach face'owego teamu, dając boosta temu, kto by się na ten turn zdecydował. Podsumowując, po prostu fajnie rozegrany partner Owensa, pojawienie się Ortona ku uciesze publiczności, najzwyklejszy jak na tygodniówkę tag team match. Nic złego, nic wyjątkowego, po prostu przyjemne show.
plus segment kobiet. Można byłoby powiedzieć, że wokół Złoto Kobiet kręcą się te same osoby i czas od czasu zostanie tam wrzucony ktoś na tydzień czy dwa, ale można byłoby to samo powiedzieć o panowaniu Cody'ego Rhodesa ostatnio, więc no, ach, niech będzie. Segment z udziałem Nia Jax, Tiffany Stratton, Bayley, oczywiście Naomi. Ciężko tutaj powiedzieć coś o samym segmencie prócz tego, że dalej idziemy w podbudowę zdrady Tiffany i wykorzystaniu kontraktu Money in the Bank. Co jednak ciekawe, to zapowiedź tag team meczu za tydzień, który wyłoni następną pretendentkę do złota, z którą Nia zawalczy na pay-per-view Bad Blood. Tak, tag team match ma wyłonić pretendentkę, to jest dopiero anomalia. Jeśli Bayley i Naomi pokonają Jax i Tiffany, to osoba, która wykona przypięcie, dostaje title shota. Jeśli jednak panie przegrają, to przypięta osoba zostaje wyrzucona ze SmackDown. Czyli walka o number one contendera i pomimo tego, że mamy tag team match, gdzie to Naomi i Bayley muszą współpracować, to pomimo wszystkiego muszą walczyć o to, która ten pinfall powinna zdobyć. Muszę przyznać, że to jest całkiem ciekawy koncept, ale oni chyba trochę źle go wytłumaczyli podczas samego segmentu. No cóż, trudno sobie wyobrazić porażkę Bayley i Naomi, ponieważ Tiffany jest po to tam, aby zjeść pin, ale no nadal, ponownie, ciekawy koncept. Plus Carmelo Hayes kontra Andrade. Piąta walka tej dwójki w ostatnim czasie i wreszcie poznaliśmy osobę, która teoretycznie jest z nich lepsza. Szkoda tylko, że walka nie była tak dobra jak ta ostatnia z ich udziałem, jednak no, zawsze bangerków dostarczać się nie da, prawda? Chyba, że jesteś Sheamusem, no to wtedy tak. Fajne starcie, określone kilkoma naprawdę powalonymi akcjami, jak chociażby Spanish Fly z barierek prosto na podłogę. Akcja na tyle powalona, że mogła spokojnie zakończyć karierę Andrade, który wylądował wprost na głowie. Na całe szczęście nic się nie stało. Kilka fajnych kontr z działem narożników, kilka szybkich i widowiskowych akcji, nic czego byśmy nie wiedzieli w ich pozostałych walkach. Ostatecznie Andrade wygrywa całą tę rywalizację i choć szkoda Carmelo, no to ktoś tutaj wtopić musiał, prawda? Jak to powiedział sam LA Knight, Andrade dostaje title shota i chyba za tydzień zmierzą się panowie ze sobą właśnie o tytuł Mistrza Stanów Zjednoczonych. Nadal obstawiam, że Carmelo się wmiesza i ostatecznie dostaniemy triple threat, może nawet na Bad Blood czy coś takiego, ponieważ nie wykorzystać Carmelo po takiej rywalizacji byłoby dość głupim pomysłem. Plus i minus segment Romana i Cody'ego. No i czas przejść do najważniejszego wydarzenia tego wieczoru, mianowicie segment zamykający SmackDown z udziałem Romana, Cody'ego, Solo i Jacoba. Zacznijmy może od tego, dlaczego jest tutaj minus i dlaczego nie jest to nataliowy minus. Miałem banan na twarzy, kiedy Cody na zapleczu powiedział Aldisowi, że ma dość Bloodline i się od tego wszystkiego odcina. Wreszcie moglibyśmy postawić złoto WWE ponad to i wreszcie dać tej tygodniówce Mistrzostwo Świata. Ale nie po co komu tytuł WWE na gali, prawda? Cody ostatecznie podpisuje kontrakt na walkę Cody Rhodes i Roman Reigns kontra Solo Sikoa i Jacob Fatu na gali Bad Blood. Czyli słowa w stronę Aldisa i słowa po swojej walce z Solo nie znaczą już absolutnie nic? Jaką motywację ma Cody, aby stawać po stronie Romana w tym wszystkim? Gdyby nie mieszał się tutaj, to Bloodline miałby z głowy, ponieważ ci byliby zajęci właśnie Romanem. Była nadzieja na to, że to wreszcie tytuł WWE będzie oswobodzony ze storyline'u Bloodline, ale nie, po co? Ale no dobra, wracając jednak do segmentu, to nie da się zabrać tego, że dało się tutaj odczuć ogromne napięcie. Słowa Romana na temat jego WWE, na temat jego ringu i pojawienie się Cody'ego, który pyta kogo WWE? Od WrestleMania nadal mamy tutaj coś, co w każdej chwili może walnąć, a widok Cody'ego i Romana ramię w ramię, no, nawet mi, osobie, której niezbyt podoba się pozycja złota, widok po prostu idealny. Solo i Jacob kontra dwóch największych motherfuckerów w WWE i kto wie, czy nie dostaną jakąś jeszcze stypulację, patrząc na samą galę pay-per-view. Atmosfera była, napięcie było, wielka zapowiedź jest. Szkoda tylko, że ponownie złoto WWE nie będzie pracowało na korzyść całego rosteru SmackDown, tylko na korzyść ponownie storyline'u Bloodline. Podsumowując, ostatni odcinek WWE SmackDown miał naprawdę ciężkie zadanie, podołać wielkim oczekiwaniom fanom związanych z przejściem na telewizję USA Network. I prawda jest taka, że WWE te oczekiwania samo napompowało. To, czego można było oczekiwać, jak pojawienie się Romana dostaliśmy, tak team partner Owensa, co prawda mocno spodziewany, to nadal widok Ortona zawsze cieszy, to po prostu była dobra tygodniówka, jeśli przymkniemy oko na mniejsze rzeczy jak walka kobiet, czy właśnie kolejny raz poświęcenie tytułu WWE. Można było się tutaj naprawdę dobrze bawić. Fajne mamy zapowiedzi na przyszły tygodnie, jak i na pay-per-view Bad Blood. Nowa era, jeśli chodzi o tygodniówkę WWE i zobaczymy, jak długo ta nowa era utrzyma po prostu przyjemny poziom show. Jak zawsze przypominam, jest to tylko moje zdanie i zgadza się z nim wcale nie musicie, dlatego bardzo chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach poniżej. A więc, jak oceniacie ostatnią tygodniówkę WWE SmackDown w skali od 1 do 10? Jak podobał wam się Steel Cage Match? Uważacie, że to była jedna z lepszych walk solo? Czy może nawet najlepsza? No i czy również macie takie negatywne podejście do poświęcenia złota
to WWE na korzyść storyline'u Bloodline? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego kanału. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.